czwartek 27 lipca 2017 roku miało miejsce podpisanie umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie rozbudowy hali sportowej przy ZSO nr 2 i remont sali gimnastycznej przy ZSO nr 1. Podpisanie umowy z ministerstwem, które reprezentowane było w osobie wiceministra Jarosława Stawiarskiego, odbyło się w obecności prezydenta miasta Lucjusza Nadbereżnego, posła na Sejm Rafała Webera, przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Sobieraja, dyrektora szkoły ZSO nr 2 Marka Czopora. Jak mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny, wartość inwestycji to około 3 miliony złotych. W jej ramach zostanie dokonana rozbudowa hali ZSO nr 2, koszt 2 miliony 600 tysięcy złotych. Druga część umowy polega na modernizacji sali gimnastycznej w ZSO nr 1 przy ulicy Energetyków w PSP nr 5. Bardzo zniszczona, od lat wymagająca remontu sala gimnastyczna przejdzie całkowitą modernizację za blisko 320 tysięcy złotych. Realizacja tej inwestycji nie byłaby możliwa, gdyby nie dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Jak podkreśla prezydent, Stalowa Wola od początku kadencji tego samorządu, od 2015 roku z Ministerstwa Sportu otrzymała ponad 3 miliony złotych dofinansowania na modernizację infrastruktury przyszkolnej, sportowej, a łącznie z wielkim zadaniem, budową Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej, 18 milionów złotych. Nigdy wcześniej miasto nie korzystało z tak olbrzymiego rządowego wsparcia finansowego. Dyskusja o potrzebie powstania hali na Wojska Polskiego trwała 8 lat. Dopiero teraz udało się pozyskać środki i rozpocząć realizację tę tak oczekiwanej przez dzieci i młodzież inwestycji. Projekt jest już w pełni zabezpieczony. Miasto na zadanie przeznaczyło 2 miliony złotych. Teraz po podpisaniu umowy będzie przygotowywany przetarg, tak aby prace mogły rozpocząć się jeszcze jesienią tego roku i ukończyć dokładnie rok później. Pochodzący z Kraśnika wiceminister Jarosław Stawiarski w naszym mieście jest już nie pierwszy raz. Jak podkreślił, ministerstwo dotuje tylko te inwestycje, które są dobrze przygotowane i rokują na przyszłość. A właśnie takie wnioski płyną ze Stalowej Woli do Warszawy. Bo jest to projekt, który ma, że tak powiem, zastąpić ten projekt rozwoju regionalnej bazy, infrastruktury sportowej, który dzielili marszałkowie województw. My postanowiliśmy, że marszałkowie województw mają bardzo wiele innych zadań i postanowiliśmy już od tego roku nie dawać pieniędzy. Wydaje nam się, że nam się to udało, bo pragnę Państwu powiedzieć, że w tym programie rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej do ministerstwa wpłynęło 516 wniosków. Z tego 185 wniosków będzie realizowanych, w tym jeden ten wniosek ze Stalowej Woli. My widzimy to, co się tutaj dzieje, że tutaj rodzą się wspaniałe pomysły i będziemy pomagać, bo my tylko dotujemy. My dotujemy, czyli dofinansowujemy dobre, sprawdzone i przemyślane pomysły, by tutaj można było powiedzieć za parę lat, że niczym ta część Polski, Polski BC, jak nas nazywali, Lubelszczyznę, Podlasie i Podkarpacie, niczym nie będzie się różniło od dużych ośrodków, które do tej pory były bardziej zauważalne przez ostatnie 8 lat i gdzie kumulowano środki, kumulowano różnego rodzaju inwestycje, od drogowych po inwestycje sportowe. Lucjusz Nadbereżny podziękował ministrowi za to, że teraz daje się możliwość rozwoju mniejszym ośrodkom, miasteczkom i miastom. Podziękował też naszym parlamentarzystom Janinie Sagatowskiej i Rafałowi Weberowi. Budżet miasta Stalowej Woli w roku 2017 to 111 milionów złotych na inwestycje. Na inwestycje w głównej mierze drogowe, na budowanie nowych ciągów komunikacyjnych albo na remonty już istniejących. Ale ja cieszę się, że również duża część tego budżetu inwestycyjnego będzie na rozbudowę infrastruktury szkolno-sportowej. Właśnie na rozbudowę tej hali tutaj przy tej szkole i na modernizację sali sportowej szkoły przy ulicy Energetyków. Cieszę się bardzo, ponieważ i miasto, i dyrekcja szkoły powinny zapewniać odpowiednie warunki do nauki młodzieży i w szkołach podstawowych, i w szkołach ponadpodstawowych. Nie tylko do nauki teoretycznej, nie tylko sale dydaktyczne, ale również sale sportowe, sale, w których młodzi ludzie ćwiczą i w których mogą bezpiecznie uprawiać sport. Poseł wspomniał także o innych gminach, które także już skorzystały z dofinansowania ministerialnego na rozwój infrastruktury sportowej. Gminie Zaleszany, gminie Nisko, gminie Ulanów.
Również dotację otrzymały w pierwszej połowie tego roku 3 kluby sportowe po 10 tysięcy złotych. W zeszłym roku z takiego dofinansowania do działalności skorzystało aż 6 klubów. Bardzo się cieszę, parę liczb. To jest 1500 osób, które będzie korzystać z tej sali. Zarówno szkoła podstawowa nr 11, jak i również nasz zespół. Fantastyczne wyniki sportowe, które obie szkoły uzyskują w zawodnictwie sportowym Szkolnego Związku Sportowego. W tym roku 4. miejsce, w tamtym roku 2., 3. Wreszcie przy takiej bazie, a przypomnę, po oddaniu Orlika, doposażeniu Orlika w bieżnię, również niedawno otwartej i rzutnie. Ta rozbudowa mnie, kogo jak kogo, ale nauczyciela wychowania fizycznego bardzo, bardzo cieszy. Słyszałem również o siłowni na powietrzu, która ma powstać w Blasku, więc otoczony takim kompleksem sportowym mogę tylko powiedzieć, że będzie ona tętniła życiem od rana do wieczora i na pewno nie będzie stała. Po przemówieniach wiceminister Jarosław Stawiarski i Lucjusz Nadbereżny podpisali umowę na realizację dwóch inwestycji sportowych.